Bardzo dziękuję za to niezwykle miłe przyjęcie i bardzo serdecznie dziękuję panu staroście za te słowa. Tak to prawda, ogromnie mi zależy na tym, żeby spotykać się z moimi rodakami w sposób bezpośredni we wszystkich częściach naszego kraju, w każdym regionie, właśnie także i w mniejszych miastach, po to, żeby pokazać, że każde z tych miejsc jest w Rzeczypospolitej jednakowo ważne i nie jest tak, że wielkie miasta są ważniejsze od mniejszych miast czy mniejszych miejscowości. Jest dla mnie też ogromnie ważne to, żeby Polska równo się rozwijała, żeby tam, gdzie było do tej pory trudniej, przyłożyć więcej starania, więcej zainwestować, stworzyć warunki ku temu, żeby pojawiły się miejsca pracy, których często. Nie było od wielu, wielu lat. Proszę Państwa, mamy coraz lepszą sytuację gospodarczą. Mamy cały czas wzrastający, wzrastające PKB, ale mieszkacie Państwo niedaleko zachodniej granicy. Wiecie doskonale, że mamy również jeszcze sporo do nadrobienia. Dużo, dużo pracy jeszcze przed nami. Ale na czym zależy mi najbardziej? Najbardziej zależy mi na tym, aby sytuacja, przede wszystkim ta materialna, polskiej rodziny wychowującej dzieci poprawiała się. To jest rzecz absolutnie fundamentalna i podstawowa. Poprawiała się właśnie przede wszystkim w tych rejonach, gdzie do tej, było, do tej pory było skromniej, gdzie są niższe wynagrodzenia, gdzie warunki życia były trudniejsze do tej pory niż w wielkich miastach, gdzie łatwiej o pracę, gdzie łatwiej o dobrą płacę. Gdzie wiadomo, że jest wiele, wiele, wiele ułatwień, ale jednak państwo decydowaliście się na to, żeby nie wyjeżdżać, żeby nie opuścić miejsc, które kiedyś wybraliście, czy tych miejsc, w których się urodziliście, wychowaliście się, gdzie w jakimś sensie dzisiaj czujecie, że jest to wasza ojcowizna i że to właśnie tutaj jest wasze miejsce na ziemi. Wielkim zadaniem władz Rzeczypospolitej jest. Tworzenie takich warunków, żeby wszędzie można było godnie żyć. Spoglądam tutaj po mojej lewej stronie jest państwa pani minister, pani Elżbieta Rafalska, która pod tym względem, choć jest osobą bardzo skromną i nie będzie się chwaliła sama, może się poszczycić wielkim sukcesem. A mianowicie to właśnie ona wprowadzała w naszym kraju nie tak dawno program 500. Właśnie program służący temu, aby polska rodzina wychowująca dzieci mogła żyć na wyższym poziomie, aby była w stanie tym dzieciom więcej zapewnić, aby w ten sposób państwo rodzinę wsparło, ale i zarazem w jakimś sensie oddało szacunek i złożyło ukłon w kierunku tych rodziców, którzy zdecydowali się mieć dzieci i w ten sposób wspierają rozwój Polski. Bo ja chcę to bardzo mocno powiedzieć. To nigdy nie miała być żadna zapomoga, proszę Państwa. To, miała być, to miały być pieniądze, które są wyrazem wdzięczności za wspieranie rozwoju naszego kraju. Bo to właśnie rodzina mająca dzieci zapewnia to, że w przyszłości będzie miał kto w Polsce żyć, będzie miał kto w Polsce pracować, będzie miał kto kraj dalej budować, będzie miał kto zarabiać po to, żeby można było starszym ludziom wypłacić choćby emerytury. To dzisiaj, w dobie kurczących się bardzo często społeczeństw europejskich, sprawa niezwykle ważna. Chcę ogromnie, ogromnie podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy, nawet w trudnych czasach, odważyli się i przyjęli na siebie ten trud, żeby mieć więcej dzieci. Dziękuję za to, bo to bardzo ważne dla rozwoju Polski. To fundamentalna sprawa. Stoję tu przed Państwem dzisiaj. No, jak to mówią, w ziemiach zachodnich w Sulencinie, przed tym pięknym, zabytkowym domem Joannitów w mieście, które chyle czoła, jest w sensie historii miejskiej starsze od mojego, czyli od Krakowa. Kraków uzyskał swoje prawa miejskie w 1257 roku, a o Sulencinie, jako o mieście, pisano już w 1244 roku. W związku z powyższym. Jest to bardzo długa historia, ale jest to też historia, oczywiście ta ziemia ma swoją historię szczególną, ona bardzo często przechodziła z rąk do rąk, ale fakty historyczne są też takie, że w 1574 roku to właśnie tutaj polscy, mag, polscy magnaci i szlachta witali króla, pierwszego króla elekcyjnego Henryka Walezego, który przybywał do Polski. Ma to miasto i ta ziemia również i wielką zatem i polską historię. I widziało polskich hetmanów, choćby Czarnieckiego, który tędy przemierzał, by walczyć o Rzeczpospolitą. Ale dzisiaj to jest państwa ziemia i państwa miasto. Choć może państwa historia w sensie rodzinnym związana z tym terenem nie jest tak długa, bo większość z państwa zapewne przybyła na tę ziemię, czy to... Rodzice czy dziadkowie w 1945 roku, czy po 1945 roku, kiedy tutaj zawitała Polska po wielu stuleciach. I cóż można powiedzieć? Dzisiaj ta część Polski, właśnie Państwa trudowi i Państwa pracy, i Państwa oddaniu, zawdzięcza to, że wygląda tak, jak wygląda. Że możemy patrzeć na ten, jak wspomniałem, Zabytkowy dom z 1563 roku, bo wtedy go zbudowano. Dziś odnowiony wygląda inaczej, ale w swojej bryle zachował swój dawny wygląd i stoi również przy średniowiecznym murze wzniesionym kiedyś przez Joannitów jako fortyfikacja miasta. Państwo odbudowywaliście to miasto po 1945 roku. Kiedy tak wiele budynków w mieście na skutek walk było zniszczonych. Przybyliście tutaj, zakasaliście rękawy i zaczęliście tutaj nowe życie. Przybyliście państwo czy przybyli dziadkowie, rodzice z różnych miejsc, przybyli z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, przybyli z Wielkopolski, przybyli z wielu innych miejsc po to, żeby tutaj zacząć nowe życie. Trudne życie, bo wyrwani gdzieś ze swojej ojcowizny. Musieli tutaj zaczynać w zasadzie od zera, a nawet mniej niż od zera, odbudowując to, co zniszczyła wojna. Ale dzisiaj to miasto i ta Ziemia, tak jak powiedziałem, swój wygląd, swoją urodę zawdzięcza właśnie waszemu trudowi, waszemu wysiłkowi i waszej pracy. I to wam dzisiaj zawdzięcza też Polska. Jestem za to ogromnie, ogromnie wdzięczny. Proszę, żeby przekazać ode mnie najbliższym podziękowania i wyrazy szacunku, właśnie za to. Dziękuję. Ale to, proszę państwa, nie koniec, nie wiem, w połowie drogi może jesteśmy. Chcemy, żeby u nas poziom życia był taki, jak tam za Odrą. Chcemy, żeby poziom życia był taki, no oczywiście, jak w Niemczech byśmy chcieli. Będziemy do tego dążyli, robimy wszyscy, co w naszej mocy, ale dużo, dużo, dużo pracy przed nami. Proszę Państwa o tą pracę i o ten wysiłek dla Rzeczypospolitej. Wiele lat minęło od 1989 roku. Obchodzimy w tym roku 30. rocznicę tamtych wyborów. Ja bardzo jedną rzecz chcę mocno podkreślić. Zbliżamy się do tego 4 czerwca, do tej 30. rocznicy. Proszę Państwa, to nie były w pełni wolne wybory, bo przecież. Nie wybieraliśmy wtedy w pełni wolno, tak? Do sejmu one były tylko półwolne, były wolne do senatu. Ale mimo wszystko, jeżeli o kimś możemy mówić, że te wybory wygrał, to wygrało je polskie społeczeństwo przez to, że poszło i w tak zdecydowany sposób powiedziało wtedy komunistom nie. Wynik wyborów był absolutnie niewątpliwy. Polacy nie chcieli więcej tamtego ustroju i w pokojowy sposób doprowadzili do tej historycznej zmiany, pociągając za sobą później całą Europę Środkową. To, że padł mur berliński, później to, że padła żelazna kurtyna, to wielka zasługa polskiego społeczeństwa, to wielka zasługa nas wszystkich. Ale bardzo mocno chcę podkreślić, oczywiście, są wielkie historyczne postaci tamtych czasów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, czy jego zastępca wtedy, wiceprezydent George W. Bush, obaj niestety już odeszli, pani premier Margaret Thatcher, czy nasz święty ojciec święty Jan Paweł II, wielka, wielka nasza duma. Ale oprócz tego byli jeszcze zwykli ludzie, którzy bardzo często ryzykując więzieniem, czy nawet ryzykując życiem. Walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Walczyli najpierw z bronią w ręku, bardzo często jako żołnierze niezłomni, ale później walczyli o nią także w strukturach podziemnych, będąc w Solidarności, będąc prześladowani, wyrzucani z pracy, więzieni. To im zawdzięczamy to, że dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Im wszystkim. Dziękuję, że także tutaj w Sulęcinie. Państwo o nich pamiętacie, tak samo jak pamiętacie o tych, dzięki którym w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, wróciła na mapę po 123 latach zaborów. Ja wiem, że nie było jej wtedy tutaj, ale państwa pradziadkowie o tamtą, i dziadkowie o tamtą Polskę walczyli w innych miejscach, nie tutaj. Ale to są wasze historie rodzinne, i dziękuję, że o nich pamiętacie. Dziękuję, że także tutaj w Sulęcinie były wspominane w szkołach i w innych miejscach. Proszę o to, żeby ta historia, ta wielka historia Rzeczypospolitej, była wspominana nadal. Cały czas obchodzimy ten okres stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas kształtowania się granic Rzeczypospolitej. Wiem, że część mieszkańców dzisiejszych mieszkańców Sulęcina pochodzi. Z Wielkopolski, stamtąd przyszły tutaj ich rodziny. To także wielka historia powstania Wielkopolskiego, tamtego wspaniałego zrywu Polaków, który zakończył się zwycięstwem i odzyskania Wielkopolski dla Rzeczypospolitej. Także i za to z całego serca ogromnie dziękuję. Dziękuję, że i o nich pamiętacie, że pamiętacie o obrońcach Lwowa, o wszystkich tych, którzy ginęli później w 1920 roku broniąc Polski przed nawałą bolszewicką. Dziękuję o tym, że ta pamięć historyczna tutaj trwa. Ale dziękuję, że obok tej pamięci historycznej jest także wytrwała i ciężka praca dla Rzeczypospolitej, ta praca codzienna. Chcę Państwa zapewnić, że także i my, myślę tutaj patrząc na Panią Minister, dzisiaj jako nie tylko Waszą Panią Minister, ale także przedstawiciela rządu, który jest obecny na tym spotkaniu, że będziemy się nadal starali, aby Polska rozwijała się jak najlepiej. Aby polska rodzina była coraz bardziej zamożna, aby żyło się jej coraz łatwiej i na coraz wyższym poziomie. Że będziemy się starali, proszę Państwa, działać tak, żeby w Polsce stopniowo oczywiście, ale cały czas wzrastały wynagrodzenia. To niezwykle ważne, żebyśmy jak najszybciej zbliżyli się rzeczywiście pod względem poziomu życia do krajów Europy Zachodniej. Są już takie kraje Europy Zachodniej, które udało nam się dogonić, ale powiedzmy sobie otwarcie. To nie są kraje najbardziej zamożne. A moją ambicją jest to, żeby Polska należała do najzamożniejszych krajów europejskich i wierzę w to, że skuteczna polityka, polityka sprawiedliwa, polityka sprawiedliwego dzielenia dóbr w społeczeństwie, ale przede wszystkim polityka uczciwego państwa, które także i chroni i broni swoje zasoby, będzie nadal skutecznie realizowana. Nie wiem, proszę Państwa, jak poprzedni rząd mógł dopuścić do tego, że w ciągu ostatnich czterech lat udało się odebrać skradzionego w podatku VAT 50 miliardów złotych. To z tego między innymi finansowany jest program 500+. 50 miliardów złotych to były pieniądze, z których nas zwyczajnie okradano do niedawna. Dzisiaj zasilają one budżet, dzisiaj są one uczciwie dzielone pomiędzy Polaków, a nie nabijają jakieś kieszenie nie wiadomo gdzie w nieuczciwy sposób. To jest, proszę Państwa, właśnie polityka, jaką powinno realizować silne państwo. Polityka sprawiedliwa i uczciwa i polityka oczekiwania uczciwości. A państwo macie prawo oczekiwać uczciwości jako uczciwi przedsiębiorcy, którzy płacą podatki, którzy odprowadzają VAT, którzy są ludźmi solidnymi, pracowitymi. Macie prawo oczekiwać, że władza będzie wymagała uczciwości i że będzie o tą uczciwość walczyła po to, żeby państwo było sprawiedliwe. Zapewniam, że my będziemy taką politykę nadal realizowali. Proszę państwa, Mówię na moich spotkaniach, że jest moim wielkim celem, aby wtedy, kiedy będę kończył swoją prezydencką służbę, kiedy spotkam się ze zwykłą polską rodziną, żebym mógł usłyszeć, tak proszę pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał, jeżeli tak będzie. Jeżeli będę mógł to usłyszeć, będę szczęśliwy i uznam, że moja misja została po prostu zwyczajnie wykonana. Na tym, wierzcie mi państwo, zależy mi najbardziej, najbardziej ze wszystkiego, żeby Polska jako państwo służyła wreszcie polskiej rodzinie. Mamy teraz w kraju sytuację trudną. Jest w tej chwili trwający strajk. Nauczycieli, nie sposób o tym nie wspomnieć. Powiedziałem wielokrotnie, że solidaryzuję się z nauczycielami. Proszę przez to rozumieć to, że ja patrzę na tych ludzi ciężkiej pracy, bo praca nauczyciela nie jest pracą łatwą ludzi, którzy wychowują nasze dzieci. Ludzi, którzy jestem przekonany, w absolutnej większości starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę, jak najsolidniej, z jak największą dbałością właśnie o to, aby przyszłe pokolenia Polaków były jak najlepiej wychowane i jak najlepiej wykształcone. Ci ludzie powinni być godnie wynagradzani. Oni mają prawo tego oczekiwać i w tym zakresie ja się z nimi solidaryzuję. Proszę jednak, żeby w taki sposób stawiali swoje oczekiwania, aby. Dały się one zrealizować. To niezwykle ważne, żeby udało się osiągnąć porozumienie. Dziękuję tym nauczycielom, którzy do tego porozumienia się skłaniają. To bardzo potrzebne, żebyśmy mogli nadal spokojnie realizować rozwój Polski. Ale mam do nauczycieli w naszym kraju ogromną prośbę. Proszę Państwa, w środę zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Przeżywają to bardzo dzieci, młodzież gimnazjalna, przeżywają to ogromnie rodzice. Proszę o zrozumienie w tym zakresie. To niezwykle ważne. Proszę wszystkich nauczycieli, moich rodaków, żeby młodzież mogła spokojnie te egzaminy odbyć. Pozwólcie im państwo spokojnie te egzaminy odbyć. Potem będziemy dalej dyskutowali. Będziecie Państwo najwyżej kontynuowali strajk. Ja nie mówię, że nie. Ja tylko proszę. Żeby młodzież mogła spokojnie ten trudny dla nich moment przejść. I żeby rodzice też mogli spokojnie ten trudny dla nich moment przejść. Każdy rodzic, którego dziecko zdawało egzaminy, a tak się składa, że moje już zdawało i to dużo, wie, jak bardzo jest bezsilny w tym momencie, bo nie jest w stanie dziecku pomóc w żaden sposób. Już na tym etapie nie. Więc bardzo proszę. Żeby z tym stresem nie dołączali się jeszcze nauczyciele i obawa rodziców i młodzieży przed tym, że nie, egzamin się nie odbędzie, że nie wiadomo, jakie będą warunki itd. itd. To moja ogromna prośba. Proszę o wyrozumiałość w tym zakresie. Proszę Państwa. Kończąc to wystąpienie, chciałem Państwu jeszcze raz podziękować za spotkanie. Chciałem podziękować. Za to, że zechcieliście Państwo poświęcić to popołudnie, by się ze mną zobaczyć. Chcę Państwa zapewnić, że będziemy nadal pracowali dla Polski. Mamy w tym roku rzeczywiście ważny rok. Nie tylko stulecie odzyskania niepodległości, o którym wspomniałem, które dalej obchodzimy, nie tylko trzydziestolecie tamtych te, pierwszych wyborów z 1989 roku, do których poszliśmy z własnej, a nie przymuszonej woli, to proszę Państwa, także Trzeba o tym pamiętać. Dwudziestolecie obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim to efekt tamtego wielkiego czynu Polaków, wydobycia się na niepodległość. To także 15 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. To także kolejna rocznica naszego wejścia do strefy Schengen. Byłem przed chwilą w Słubicach, patrzyłem na to miejsce, gdzie. Dzisiaj można spokojnie przekraczać granice pomiędzy Polską a Niemcami i nikt nie kontroluje. Kiedy byłem chłopcem, trudno mi było sobie w ogóle taką sytuację wyobrazić. Przecież Państwo doskonale pamiętacie te czasy. A najmłodsi, a pokolenie mojej córki nie rozumie tego, że gdzieś na granicy może być kolejka. Jak to kolejka na granicy? Przecież to jakaś dziwna sytuacja. Jak to mogło nie być paszportów? Jak to można było nie dostać paszportu? Przecież. To jest niemożliwe. Jak chcesz, to przecież jedziesz. Cieszę się ogromnie z tego, że dzisiaj młodzi żyją i wychowują się w takiej Polsce. Chciałbym, żeby ta Polska zawsze była silna. Cieszę się z obecności u nas wojsk sojuszniczych. To kolejny nasz krok w kierunku silnego i wolnego państwa. To, że nasi sojusznicy są u nas obecni i że nie jest to przyjaciel ze Wschodu, który przymusowo nas tutaj uciskał. Ale że są to ci, których my tutaj zaprosiliśmy i chcemy, żeby tutaj byli. Jako wsparcie dla właśnie naszej wolności, dla naszej suwerenności i dla naszego bezpieczeństwa. Wiem, że Państwo widujecie tutaj także na swojej ziemi żołnierzy amerykańskich miło, że są tutaj, cieszę się, jest ich w tej chwili w Polsce już kilka tysięcy. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Będę o to zabiegał w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że będę miał sposobność rozmawiać na ten temat jeszcze osobiście z Panem Prezydentem. Donald Trumpem w przyszłości wierzę w to, że Amerykanie będą u nas obecni i że będzie to taka obecność, która będzie miała w swojej istocie charakter stały. Stały to znaczy, że będą tutaj żołnierze amerykańscy w sposób nieprzerwany. Ale za jedną rzecz chciałem Państwu z całego serca podziękować. Dziękuję wam za to, że możemy czynić tak wielkie wydatki na modernizację polskiej armii. To są duże kwoty. Ja też mam świadomość, że pewnie można byłoby te pieniądze inaczej wykorzystać ale polska armia potrzebuje dzisiaj tego żeby być wyposażona w nowoczesny sprzęt żeby mogła odejść całkowicie od sprzętu poradzieckiego żeby polski żołnierz był dobrze umundurowany żeby był zabezpieczony w najnowsze i najbardziej wydajne zabezpieczenia jakie tylko są możliwe myślę o nowoczesnych kamizelkach kuloodpornych myślę o nowoczesnych hełmach Myślę o nowoczesnym uzbrojeniu żołnierza, tym osobistym, ale myślę też, proszę Państwa, o nowoczesnych czołgach, myślę o nowoczesnych samolotach, o najnowocześniejszych samolotach, o samolotach piątej generacji, po to, żeby nasi piloci latali bezpiecznie i żeby mogli w jak najlepszy sposób pilnować naszego bezpieczeństwa. Myślę o systemach obrony antyrakietowej, myślę o rakietach Patriot, które mam nadzieję wkrótce już będą w Polsce. Myślę o artylerii rakietowej HIMARS, niezwykle nowoczesnej, na której zakup też się zdecydowaliśmy. Dziękuję państwu za to, że możemy te zakupy czynić i państwo się na to godzicie, bo to ogromnie ważne, żebyśmy w przyszłości mieli rzeczywiście silne i absolutnie bezpieczne państwo, które wierzę w to głęboko, w wyniku tych wszystkich działań realizowanych konsekwentnie będzie w stanie obronić się samo, bo to jest nasz wielki cel, żeby Polska była w stanie obronić się sama, żebyśmy nie tylko mieli dzielnego żołnierza, bo zawsze go mieliśmy. Ale żebyśmy mieli też takiego żołnierza, który jest świetnie wyposażony i świetnie wyszkolony. W tym rejonie polskim mieszka wiele wojskowych rodzin. Serdecznie dziękuję za tą służbę w obronie rzeczypospolitej. Dziękuję za to, że nasi żołnierze jeżdżą także w misjach zagranicznych w ramach właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, po to, żeby wolność i bezpieczeństwo nieść innym, ale zarazem żeby spełniać nasze sojusznicze zobowiązania. Dziękuję za to, że dzięki odwadze i bohaterstwu naszych żołnierzy, dzięki odwadze ich najbliższych. Polska może być reprezentowana i Polska może to czynić. Jestem państwu za to ogromnie wdzięczny i już zupełnie na zakończenie chciałem życzyć. Chciałem życzyć wszystkim państwu wszelkiego powodzenia i w sprawach zawodowych i w sprawach domowych. Życzę państwu, żeby nasz kraj rozwijał się jak najlepiej. Życzę, żebyśmy byli bezpieczni i szczęśliwi, żeby nasze dzieci mogły spokojnie mieszkać w Polsce, a potem Nasze wnuki, nasze prawnuki i nasze praprawnuki, i żeby Polska trwała. Dziękuję.